Dobry wieczór, Marek Świerczyński. Zapraszam na Sport Opolskie Ekstra. Weekend w naszym regionie upłynął pod znakiem piłki ręcznej i biegów. A oto co dla Państwa przygotowaliśmy. W stolicy naszego województwa przez 3 dni trwała walka wśród pań i panów o tytuł najlepszego zespołu akademickiego w piłce ręcznej. Nie zabrakło reprezentantów miejscowej Politechniki, która była gospodarzem zawodów. 3-dniowym zmaganiom z bliska przyglądał się Bartosz Kamiński. Końcowe rozstrzygnięcia w Stygu Arenie oraz Toyota Park poznaliśmy kilkanaście minut temu. Zarówno w rywalizacji pań, jak i panów o medal walczyli reprezentanci Politechniki Opolskiej. Sprawdźmy, jak im poszło w piątek i sobotę. W dobrym stylu turniej zaczęła męska część akademików z Opola. W swojej grupie odnieśli komplet zwycięstw, pokonując na swojej drodze Akademię Tarnowską 40-26, Politechnikę Warszawską 31-21 oraz Uniwersytet Rzeszowski 27-18. Wydaje mi się, że daliśmy z wątroby i 100% ogólnie. Grupa zapowiadała się ciężko, szczególnie pierwszy mecz, Akademia Tarnowska, sporo ludzi z Superligi, ale daliśmy radę, chłopaki postawili na swoim. Wydaje mi się, że dobre połączenie zabawy i grania na poważnie. Mam nadzieję, że widzimy się w finale. W ćwierćfinale panowie poszli za ciosem i bez problemu pokonali AWF Kraków 33-17. Tak dobrze nie poszło natomiast paniom z Opolskiej Politechniki. Przegrały wszystkie spotkania. Kolejno z Politechniką Gdańską 18-22, z Uniwersytetem Szczecińskim 11-19 i na zakończenie grupowej rywalizacji z AWF-em Warszawa 16-20. Brakło skuteczności. Wydaje mi się, że skuteczności trener też po meczach nam powtarzał, że gdzieś tam zabiła nas nasza własna skuteczność. No błędy własne, jak to zawsze gdzieś tam w piłce ręcznej, ale wydaje mi się, że ogólnie na plus, jeśli chodzi o cały turniej, pomimo naszego miejsca, które końcowo zajmujemy. W finale pani zawodniczki AWF-u Warszawa pokonały po rzutach karnych AWF Katowice 29-28. W finale panów spełniły się życzenia Mateusza Wojdana. Politechnika Opolska podejmowała OMC z Lublin i wygrała to starcie 18-16. No nie było łatwo, był to naprawdę ciężki mecz. Cieszymy się, że go wygraliśmy. Gratulacje dla drużyny z UMCS-u, bo naprawdę postawili bardzo ciężkie warunki i ciężko nam się grało. Robiliśmy głupie błędy, ale w końcu udało się zrobić to, co chcieliśmy, czyli złoto. Zespół z Lublina to jest zespół pierwszoligowy, na co dzień grałem razem ze sobą. My troszeczkę, wiadomo, mamy ze chłopaków z ekstraklasy, ale nie grali na swoich nominalnych pozycjach. Tak naprawdę Ampy to jest coś więcej niż tylko sport, to jest styl bycia, styl życia tak naprawdę, bo zawsze powtarzałem, że jak ktoś jest wysoko gdzieś na samej górze i wyciąga rękę do tych troszeczkę słabszych z drugiej ligi, czy chłopców, którzy mieliśmy w składzie, chłopców, którzy nie grają w piłkę ręczną, a byli z nami w składzie i zdobywali swoje bramki. Także tak się buduje atmosfery, tak się buduje wielkich ludzi. Opolanie tym sposobem powtórzyli sukces sprzed roku. Dla Sportu Opolskiego Ekstra, Bartosz Kamiński. Podczas gdy w opolskich halach o medale rywalizowali studenci, na boiskach w podopolskich gminach spotkali się miłośnicy szczypiorniaka z kategorii Masters, którzy także walczyli o medale Mistrzostw Polski. Organizatorem zmagań był Opolski Związek Piłki Ręcznej. By grać w Mistrzostwach Polski Masters, trzeba mieć ukończone co najmniej 33 lata. Miłośników szczypiorniaka, którzy spełniają to kryterium i zjechali w weekend do naszego regionu, było blisko 600. Wielka impreza, 4 hale sportowe, 36 zespołów, 8 żeńskich, 28 męskich. 5 kategorii wiekowych, kobiety grają w jednej kategorii K plus 33, a mężczyźni w 4 kategoriach M35, M40, M50 i M55. Wśród wspomnianych 36 drużyn nie zabrakło także przedstawicieli województwa opolskiego. Najstarsza była drużyna z Grodkowa, która zgłosiła się do rywalizacji w kategorii powyżej 50 roku życia. Jednak niektórzy zawodnicy grodkowskiej ekipy to kryterium przekroczyli dość dawno. Pan Bolesław Bortnik urodził się w roku 1949, ale o końcu kariery nie myśli, a jego aktywność nie ogranicza się tylko do szczypiorniaka. W nożną tam na hale cały czas też gramy, poruszamy się, także no trzeba się ruszać, kości nie bolą i dalej się gra. Jeszcze do 80 pociągnę. Drużyna z Grodkowa w swojej kategorii zajęła 4 miejsce. To nie wynik, był jednak najważniejszy. To się spotykamy, bo przecież niektórzy to grają w siatkę, w nożną. No, tu na Grodku małe środowisko, to
częściej porozjeżdżała zawodników, ale tworzymy taką ekipę, gdzie jeździmy do Czech, na Słowację i tam uczestniczymy w takich imprezach właśnie. Dwie drużyny w najmłodszej kategorii mężczyzn oraz wśród kobiet wystawili Brzeżanie. Panowie zakończyli rywalizację na fazie grupowej. Panie jednak do końca walczyły o awans do półfinału. Z sukcesem. Bo zaczęłyśmy bardzo ciężko, z bardzo trudnym zespołem. Przegrywałyśmy pierwszą połowę dosyć dużo, ale nadrobiliśmy, tylko dwoma bramkami przegrałyśmy. Zmobilizowaliśmy się w drugim meczu. Drugi mecz mega, mega dobrze zagrany dzięki całej drużynie, pracy w obronie i w ataku. Remisem się skończył, po karnych wygrany. I ostatni mecz w fazie grupowej też wygrany na bramkę, więc wywalczone, wytargane. Strasznie, strasznie, mega się cieszymy. Choć była szansa na medal, Brzeżanki zakończyły zmagania tuż za podium po porażkach w półfinale i meczu o brązowy medal. Co nie udało się Orlikowi, to wywalczył zespół Masters Opole, który w kategorii powyżej 45 roku życia został wicemistrzem Polski. Nasza redakcja objęła patronat nad czempionatem. Najlepsze bolidy Globu w Kamieniu Śląskim. Na torze Silesia Ring można było posmakować klimatu najbardziej prestiżowych wyścigów na świecie. Chętni mieli do dyspozycji trzy bolidy. Bolid formuły Renault 2.0, dwuosobowy BMW Sauber F1.06 czy też Williams FW29. To te wyścigówki mogli wypróbować uczestnicy trzeciej edycji Formula Drive poprowadzi bolid F1. Jestem zakochany w motorsporty, jestem czynnym kierowcą, kocham Formułę 1, więc chcieliśmy zrobić coś, czego w Polsce dotąd nie było. Więc wydawało nam się, że najlepszym elementem będzie sprowadzenie Formuły 1 do Polski, czyli przyprowadzenia tej królowej motoryzacji. Szczególną gratką był bolid Williamsa, który można było oglądać w sezonie 2007, a ścigali się nim Alexander Wurz oraz Nico Rosberg, późniejszy mistrz świata z 2016 roku. Uczestnicy mieli do dyspozycji go na 4 okrążenia po prawie 4-kilometrowej nitce toru. Po swoich sesjach podzielili się z nami swoimi wrażeniami. No jestem zmęczony, w ręce bolą, adrenalinka, nie do opisania, nie wiem jak to opisać. No w tym momencie na świeżo nie wiem co powiedzieć, jest super. Czuję nadal zapach benzyny, czuć paloną gumę, jest niesamowita moc, mega odjazd, super wrażenia, naprawdę każdemu polecam. Ponad 300 na godzinę to jest coś, tutaj naprawdę można ostro depnąć i można sprawdzić swoje umiejętności. Zgłaszali również gotowość, by stanąć w szranki z najlepszymi kierowcami Formuły 1. Hamilton odchodzi z Mercedesa, bardzo liczę na ten fotel. Wydaje mi się, że mam szansę, piszę do Toto Rosberga, mam nadzieję, że się uda. Nie zabrakło również śmiałków, którzy przed jazdą Williamsem wypróbowali przez 8 okrążeń bolid Formuły Renault 2.0, dzięki czemu mieli porównanie możliwości obu wyścigówek. Lepiej się prowadzi Formuła 1 na pewno. Lepiej się prowadzi, przyspieszenie, Formuła 1 niebotyczne, kask wgniata w głowę, ma się wrażenie na tej długiej prostej tam przy 300, że kask wchodzi w głowę. Pomijając to, że 4 okrążenia, ręce bolą, jest ciężko, ale dla fana motoryzacji chyba topowe, co można sobie zrobić w życiu. Wydarzenie Formuła Drive to przeżycie dla każdego fana królowej motorsportu. Za blisko godzinę rozpocznie się Grand Prix Kanady, więc zapytaliśmy uczestników o przewidywania na 9. rundę tegorocznego sezonu. Obstawiłbym na pewno Verstappena, a myślę, że trzecie miejsce to będzie losowe, ponieważ Perez nie pokazuje zbyt dobrej formy ostatnio. Oczywiście były tam problemy, ale 2 na pewno miejsca na podium obstawiłbym Verstappena i obstawiłbym Norrisa. Może Charles Leclerc znów zabłyśnie i znów się przebije, zobaczymy. No cóż, Verstappen pewnie pierwszy, czy Leclerc drugi. I cóż, no może Carlos Sainz trzeci. Max Verstappen, Lando Norris i ja wierzę w Carlosa Sainza, chociaż jestem wielkim fanem Sergio Pereza. Chociaż ostatnio ma spadek formy, chociaż może dostał kontrakt na 2 lata, więc może jest szansa, że tym razem coś pokaże. Łącznie na torze Silesia Ring pojawiło się blisko 140 uczestników. Oglądają Państwo magazyn Sport o Polski Ekstra. Teraz w programie czas na informacje w skrócie.
piątek w Rzymie rozpoczęły się Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce. W pierwszych dwóch dniach rywalizacji licząca blisko 100 osób reprezentacja Polski wywalczyła dwa medale. W biegu na 100 metrów przez płotki trzecie miejsce zajęła Pia Skrzyszowska. Biegaczka z Warszawy w finale ustanowiła rekord życiowy. Czas 12 sekund i 42 setne. To także drugi wynik w historii Polski. Niemałą niespodziankę sprawił natomiast kulomiot Michał Haratyk, który także na rzymskim stadionie olimpijskim wywalczył brązowy medal dzięki pchnięciu z pierwszej kolejki na odległość 20 metrów i 94 cm. Wygrał Włoch Leonardo Fabri. Jutro o 11:20 na rzymskiej bieżni wystartuje jedyny reprezentant naszego regionu. Filip Rak będzie walczył w eliminacjach na dystansie 1500 metrów. Awans do zaplanowanego na środę finału wywalczy czołowa szóstka biegu. Zakończyły się zmagania w piłkarskiej trzeciej lidze. W ostatniej kolejce MKS Kluczbork zremisował z LKS-em Goczałkowice-Zdrój 2-2. Dla MKS-u trafiali Dawid Wojtyra i Mateusz Lechowicz. LZS Starowice na pożegnanie z trzecią ligą przegrał z Odrą Bytom-Odrzański 1-3. Oprócz Starowiczan z ligi spadają zespoły z Częstochowy, Tarnowskich Gór i Gorzowa Wielkopolskiego. Awans do drugiej ligi wywalczył natomiast Rekord Bielsko-Biała. Kolejny sezon zmagań w trzeciej lidze rozpocznie się 2 sierpnia. W BS czwartej lidze opolskiej pozostały dwie niewiadome. W barażach o prawo gry w najwyższej wojewódzkiej klasie rozgrywkowej walczą drużyny z Otmuchowa, Walec, Łubnian oraz Domaszkowic. W pierwszym meczu gospodarzami byli przedstawiciele okręgówki Czarni Otmuchów oraz Śląsk Łubniany. W Łubnianach już po kwadransie gry obie drużyny miały po jednej dogodnej okazji. Piłka uderzona przez zawodnika gości, Dawida Kulbakę, odbiła się od słupka. Następnie odpowiedzieli gospodarze, ale Kajke Augustow w sytuacji sam na sam przegrał z Dawidem Popardowskim. W 30 minucie futbolówka wpadła do siatki LZS-u, lecz arbiter spotkania Dawid Matyszczak dopatrzył się spalonego. Do przerwy bez bramek. Chwilę po zmianie stron doszło do groźnej sytuacji. Po uderzeniu piłki głową na murawę upadł obrońca gości Grzegorz Pietruszka, na co szybko zareagowali piłkarze na boisko oraz lekarze. Dzięki ich interwencji po meczu nadeszły dobre informacje. Przed chwilą z nim rozmawiałem, myślę, że na tą chwilę jest wszystko ok. Także życzymy mu szybkiego powrotu do zdrowia. Przerwa w grze trwała blisko 20 minut. Po wznowieniu kibice doczekali się gola. Z 18 metra uderzył piłkę Jakub Podoluk, a ta po rikoszecie od jednego z obrońców Śląska wpadła do siatki. Chwilę później Podoluk znów mógł uszczęśliwić swoich kibiców, ale nie trafił w bramkę. W trzeciej minucie doliczonego czasu gry szansę na 2-0 miał Dro Narcis, ale kapitalną interwencją popisał się Maciej Turek. Niewykorzystane sytuacje się mszczą i chwilę później błąd obrońcy LZS-u wykorzystał Mateusz Ptak, który dograł do Simy Marusica i doprowadził do wyrównania. Ten zawodnik także był jednym z bohaterów akcji 180 sekund później. W polu karnym był faulowany przez Kulbakę, a z 11 metra nie pomylił się Dawid Miroszka, który tym golem zapełnił wygraną Śląskowi 2-1. Mecz został wtedy na pewno był bardziej otwarty. Już nie mieliśmy nic do stracenia, chociaż to jest dwumecz, ale no musieliśmy gdzieś troszkę zaryzykować i na szczęście udało się nam wyciągnąć ten wynik. Bardzo się z tego cieszymy, ale tak jak mówiliśmy przed chwilką, tak naprawdę skończyła się pierwsza połowa. W środę przed nami bardzo ciężki mecz i jedziemy tam się dalej bić. Ruszyliśmy z wiarą i udało się strzelić tego gola na 1-0. Później, tak jak wszyscy widzieli, dwie bramki gospodarzy i cieszą się ze zwycięstwa. W drugim meczu barażowym Czarni Otmuchów bezbramkowo zremisowali z LZS-em Walce. Rewanże zaplanowano na najbliższą środę na 18. Za nami 11. edycja Biegu Nyskiego. Śmiałkowie mierzyli się z 10-kilometrową trasą, a dla tych, którzy chcieli spędzić czas aktywnie, ale bez rywalizacji, przygotowano także milę rodzinną. Impreza w Nysie była pod wieloma względami rekordowa i wyjątkowa. Imponująca jeszcze przed rozpoczęciem zmagań była frekwencja. W mili rodzinnej wzięło udział 750 osób, a na starcie biegu głównego stanęło 943 biegaczy. To rekord, a trasa w większości tradycyjna, choć nastąpiła jedna istotna zmiana.
zmiana kosmetyczna, natomiast wydaje mi się, że istotna ze względu na to właśnie, że meta odbywa się po raz pierwszy i w ogóle też jesteśmy pierwszym eventem, który odbywa się na tym stadionie, właśnie na stadionie Polonii Nysa, no i finisz na bieżni tartanowej. Finisz na stadionie był możliwy, bo obiekt oficjalnie otwarto pół godziny przed startem biegu, kończąc tym samym budowę trwającą blisko 2 lata. Więc uznaliśmy, że będzie też dobra okazja ku temu, żeby wkomponować biegaczy w otwarcie tego obiektu. Obiekt imponujący, myślę, że jeden z najładniejszych na polszczyźnie, z tego się bardzo cieszymy. Będzie tutaj można robić tak naprawdę wszystkie dyscypliny sportu, lekkoatletyka, klub piłkarski. Biegacze, którzy mieli pierwszeństwo w skorzystaniu ze stadionu, efektownie wykorzystali te szanse, bowiem zarówno w biegu kobiet, jak i w biegu mężczyzn padły rekordy nyskiej trasy. W obu kategoriach triumfowali Kenijczycy reprezentujący węgierski klub Benedek Debreczyn. Rono Kipkemoi linię mety przekroczył po 29 minutach i 38 sekundach. Wśród pań natomiast triumfowała Valentina Jebet z czasem 33:39. Świetnie przygotowana trasa, znakomita pogoda i to przełożyło się na dobry wynik i zwycięstwo. Jestem bardzo zadowolona. Oprócz Kenijczyków na starcie stanęli biegacze z 9 innych państw. Najszybszym Polakiem był wrocławianin Filip Janas, który zajął miejsce 3. Dosyć niespodziewane to 3. miejsce. Było zgłoszonych 3 zawodników z Kenii, więc spodziewałem się, że oni przyjdą. Ale nas się udało szczęśliwie dobiec 3. Więc jestem mega zadowolony z tego wyniku. Jest to na pewno powyżej oczekiwań. Bieg Nyski to nie tylko rywalizacja na 10 kilometrów, ale także liczne wydarzenia towarzyszące. Muszę też wspomnieć o tym, co działo się rano, czyli o biegach dzieci i młodzieży, w których wzięło udział blisko 300 dzieci z naszego regionu. Naprawdę, naprawdę fajne wydarzenie. Myślę, że nikogo na przyszłą edycję nie trzeba będzie mocno namawiać do tego, żeby u nas wystartować. Redakcja TVP3 Opole objęła bieg Nyski patronatem medialnym. Opolska Szkoła Podstawowa nr 29 wraz z Wydziałem Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej zorganizowali bieg na osiedlu Armii Krajowej w stolicy regionu. Główne zmagania toczyły się na dystansie 5 km, ale okazji do aktywnego spędzania czasu było znacznie więcej. Na starcie stanęli nawet zawodnicy, którzy dzień wcześniej biegli w Nysie. Naszym zamiarem jest promowanie aktywności, aktywnego trybu życia i chcemy bawić się tutaj wspólnie, dorośli i dzieci. Także dla każdego mamy coś do zaoferowania. Przed chwilą właśnie zakończyły się biegi rodziców z dziećmi klas 1-3. Mieliśmy przed chwilą sztafetę. Za chwilę będzie bieg główny na 5 km. I oprócz biegania jeszcze mamy też koszykówkę. Dzieciaki bardzo fajnie się bawią. Głównie chodzi o to, żeby zintegrować rodziców, zaszczepić tą świadomość aktywności i znaczenia dla zdrowia. Na uwagę też zasługuje inicjatywa studencka, ponieważ wykorzystali program Opolskie dla Młodzieży i napisali wniosek, dzięki któremu dostali dofinansowanie do dzisiejszej imprezy. Przeprowadzą 20 zabaw dla dzieci z okazji 20 lat Unii Europejskiej. Wszyscy tutaj się uśmiechają, kibicują sobie i ta rywalizacja tak naprawdę gdzieś tam zanika i staje się taka przyjazna atmosfera, robimy sobie wspólne zdjęcia, także rywalizacja rywalizacją, ale tak naprawdę żyjemy wszyscy w symbiozie biegowej, bo wiemy, że sport łączy. Oczywiście słońce było mocne, ale też było trochę cienia, ta górka dała też trochę popalić, ten ostry podbieg, no i ostre zakręty, nie? Ale tak ogólnie jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Bałem się o to, czy będzie dobrze oznaczona trasa, ale była naprawdę bardzo dobrze oznaczona. Wczoraj zrobiłem rekord życiowy na 10 km w Nysie. Pobiegłem tam 36:51. Z tego jestem bardzo zadowolony. I tutaj ile starczyło sił po tym biegu wczorajszym, to pobiegłem. Na pewno te drugie okrążenie było już słabsze, bo już nie było z kim biec w sumie. No to mi było więcej zawodników, takich więcej jak ja, to byłby jeszcze lepszy wynik. I na tym kończymy dzisiejszy program. Przypominam, jutro przed południem start Filipa Raka, wieczorem mecz reprezentacji Polski, zatem sportowych emocji nie braknie, a za tydzień widzimy się w Sporcie Opolskim Ekstra. Do zobaczenia.